się Państwo teraz dziwią, Mikołaj ma zaledwie 6 lat, a za chwilę może usłyszeć o nim cały świat. Mały himalaista ma zdobyć 5-tysięcznik Kalapatar, ale w planach ma już Mount Everest. Przyznają Państwo, że zaczyna w bardzo młodym wieku. Chłopiec jest pod opieką lekarza, szkoli go wytrawny sportowiec, czyli jego tata. Mikołaj adaptuje się do spania wysoko w górach, ćwiczy na siłowni i na ściance wspinaczkowej. Przygotowaniom do czegoś, czego jeszcze na świecie nie robiło żadne dziecko, przyglądała się Agnieszka Gola. Jest to pierwszy na świecie sześciolatek, który pójdzie w zimie na wysokość ponad 5600 metrów, więc tutaj nie ma możliwości improwizowania, sprawdzania tego, co się będzie działo później. Jeśli chodzi o wyprawę, nie mogę już się doczekać, dziś chcę jechać. W głębi serca, jako matka, zawsze gdzieś tam mam swoje jakieś obawy, no z racji troski, że jest to mój syn i chłopczyk, który ma 6, w sumie i pół roku. Mikołaj, kiedy idziemy na kuluar? Dziś. Dzisiaj? Tak. To chcesz w nocy jechać? Tak. No w nocy się będziemy spiać na kuluar kultyki? Mikołaj? Spróbujemy. Przygodę z górami rozpoczęłem tak naprawdę już kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, do przedszkola, dlatego że mieszkam w Bielsku-Białej. Miałem dość już mieszkania w górach, codziennie, praktycznie mozolnie, wspinanie się do szkoły, ze szkoły. No i po wielu latach, kiedy mój wspólnik zaproponował mi wyprawę na Mont Blanc, na nowo pokochałem góry. Mikołaj gdzieś tam obserwował te moje przygotowania, tą walkę tak naprawdę z samym sobą, bo nie sztuka żyć na wierzchołku góry, sztuka wspinać się na tą górę i to jakby ten proces tego wspinania się na ten szczyt walki z samym sobą trwał i tak gdzieś Mikołaj przy tej obserwacji z dnia na dzień stwierdził: tata, to ja teraz chcę z tobą chodzić już po tych górach. Co musi zrobić? Tak. Mikołaj miał 5,5 roku, jak zobaczył film z mnicha, jak Łukasz właśnie jest na samym szczycie i macha w takich bardzo trudnych warunkach. Sam potem niejednokrotnie wspinał się na placach zabaw na takie specjalne skałki z uchwytami, takie typowe stricte do wspinania. No i udawał tatę, machając z tej skałki, że on też tak będzie się wspinał. Wyskakuj z butów. Myślałem, jak to dzieci opowiadają różne historie. Dzisiaj będę pilotem, jutro będę strażakiem. Mówię, dobrze Mikołaj, to jedziemy w tacy. Pierwszy nasz cel, Kościelec, ale oczywiście z założenia liczyliśmy, że Mikołaj maksymalnie dojdzie do Murowańca i zniechęci się już do dalszych jakichś wędrówek. Zrobiliśmy Kościelec, Mikołaj wrócił. Mówi, tata, to co robimy jutro? Ja mówię, Mikołaj, jak jutro? Jutro wracamy do domu, odpoczywamy. Kolejny szczyt, Mnich, później Rysy, Krywań, ponad 25 szczytów w 4 miesiące. Podoba, że jest ładny widok i że mogę się bardzo wspinać z liną, no i też, że widać tamtą kosmos. I bardzo uwielbiam góry, bo uczą pokory. Pomysł pojawił się tak naprawdę u Mikołaja. On stwierdził, tata, ja chciałbym zobaczyć Mount Everest, to jest moje marzenie. Na razie oglądam go na YouTubie, oglądam go w filmach. Chciałbym zobaczyć ten szczyt naprawdę, co więcej, chciałbym na niego wejść. Logistyka jest przygotowana od samego zaplecza, więc to nie jest taki spontan, że zabieramy dziecko w Himalaje. Ryzyko jest zawsze, tylko świadomość tego ryzyka się zmienia. My każdą naszą wyprawę przygotowujemy, dyskutujemy ze specjalistami. Są to toprowcy, przewodnicy, wysokogórscy. Drzewy? Tak. U nas w domu teraz stanęła komora hipoksyjna. Mamy możliwość już aklimatyzacji Mikołaja. Obecnie śpimy na wysokości 3500 metrów.
organizm Mikołaja rewelacyjnie reaguje. Ja bym nie odważył się pójść z Mikołajem na wysokość ponad 5000 metrów, jeśli byśmy tego nie sprawdzili. Kopanie w zaspach, powiedz mi, podoba ci się? Tak? Spaliśmy na balkonie, byliśmy też w morskim oku, nocowaliśmy przy temperaturze minus 15 stopni. Odpowiednie śpiwory, nie mówię nawet o kwestii tutaj uprzęży, raków, czekanów, pierwsze na świecie czekany, które są wyprodukowane właśnie dla dziecka. To jest twój czekan. To musi być odzież uszyta z puchu. To musi być lekkie, to musi być wytrzymałe. Odzież Mikołaja jest przygotowana na minus 40 stopni. Bardzo się nie mogę doczekać Mount Everestu, bo mogę spotkać dużo ludzi i bardzo dużo nauczyć się spinać. I marzę strasznie zdobyć K2. Brawo. I gdzie ściśniesz? Jeśli chodzi o wyprawę, nie mogę już się doczekać, gdzie dziś chcę jechać. On these big mountains, we're taking big risks. We need to be aware of those risks and mitigate those risks and risks. Wyruszamy w Himalaje 8 lutego. Wyprawa Mikołaja to jest niecały miesiąc czasu. Startujemy z wysokości 1400 metrów. Następny dzień to będzie Lukla powyżej 2800 metrów. I zasada jest taka: climbing high, sleep low, czyli każdego dnia będziemy się spinali nie wyżej niż 300 metrów i po zdobyciu 900 metrów mamy minimum 1 do 2 dni, tak zwany rest day. I wtedy będziemy obserwowali, jak nasze organizmy się zachowują, czyli nasze. No, jeśli chodzi o mój organizm, to ja wiem, jak na takiej wysokości się zachowuje. Przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o Mikołaja. Mikołaj będzie również podpięty do odpowiedniego sprzętu, który będzie sprawdzał saturację, będzie sprawdzał ilość oddechów i cała tak naprawdę procedura. Nad tym wszystkim czuwa również lekarz Mikołaja, który również jest himalaistą. I tak każdego dnia coraz wyżej, aż dojdziemy do wysokości 5644 metry. Czyli wyżej tak naprawdę niż Mont Blanc i wyżej niż Kilimandżaro. Na ile jest świadomym? Na pewno wie, że jedzie w najwyższe góry świata. Wie, że nie będzie to na pewno łatwa wyprawa. Rozmawiamy z nim a propos współpracy, że musi sygnalizować nam pewne rzeczy. Myślę, że dopiero jak będzie takim starszym chłopcem, może do niego bardziej dotrze, gdzie tak naprawdę był. Nie ma żadnych sponsorów, nie wchodzimy na razie w takie relacje, dlatego że to jest pasja małego człowieka, to jest zabawa. I tak długi, dopóki to będzie zabawą, to już jest sukces. Kolejnym celem Mikołaja jest zdobycie wszystkich baz pod wszystkimi 8000-tysięcznikami. Ostatnio Mikołaj oglądał film 14 szczytów i stwierdził: tata, ja chcę zobaczyć wszystkie te miejsca. Moje marzenie jest zdobyć K2 i Everest. To jest mały Polak, który chce zrobić coś, co dotychczas nikt w życiu nie osiągnął. No, mają odwagę tata i syn. Start wyprawy już za kilka dni, 8 lutego. Trzymamy kciuki. Natalio, bardzo dużo komentarzy po tym właśnie reportażu. Małym zielonym wojowniku, można tak powiedzieć. Mikołaj, ja wierzę, że ty jeszcze nas oglądasz, że może jeszcze nie śpisz. Powiem ci, co piszą nasi widzowie. Pani Izabela, świetny jest ten mały, oby jak najwięcej jego marzeń się spełniało, trzymam mocno za niego kciuki. Pani Katarzyna, fantastyczny mały wojownik, brawo, życzę powodzenia, a rodzicom gratuluję syna. Ale są też komentarze, które zupełnie inną opinię wyrażają. Chcesz też powrócić do reportażu numer 1, który rozpoczął magazyn Ekspresu Reporterów. Tak, tutaj z kolei odebrałam mnóstwo telefonów i są to telefony, gdzie widzowie zgłaszają podobne sytuacje, które dotknęły. Czyli ojciec i córka, tak? Dokładnie, zgadza się. Piszą państwo, w jaki sposób są po stronie ojca czy po stronie córki? Tutaj widzowie są w tym komentarzach podzieleni, tak jak
ta córka z tym ojcem. Mm-hmm. Więc i tych komentarzy przybywa, jest ich tam, prawda, już mnóstwo. Zapraszamy jeszcze do komentowania, Natalia, jeszcze przez godzinę po zakończeniu programu. A na koniec przypominamy Państwu, że już niebawem zmieni się system nadawania telewizji naziemnej. Nadchodzi nowy standard telewizji naziemnej, a z nim więcej programów, wyższej jakości obrazu i dźwięku oraz nowe funkcje. Niestety.